Witam Was serdecznie, dzisiaj w karierze górnikiem Zabrze i dzisiaj będę już robił skróty z meczów, nie będę już komentował wszystkich meczów i odcinki będą po 20 minut. Doszłem do takiego wniosku, że najlepiej będzie tak zrobić, bo troszkę to już się stało nudne w większości youtuberów, zresztą tak nagrywa właśnie swoje materiały, pokazując skróty, bramki, najlepsze sytuacje. Z meczów, a tutaj mamy ofertę dla Przybylskiego z Polonii. Oczywiście faceta sprzedam, bo już jest wiekowy. Wolę kupić młodszego zawodnika. Następny mecz to jest sparring, także te sparringi będę symulował. To jest jakaś drużyna ze Skandynawii. Wygrywamy 2-1. FFK. Następny sparring z drużyną włoską Sassuolo. Tutaj porażka 2-1. Kontuzja 2 miesiące. Niedobrze. Podstawowy obrońca mi wylatuje. I ostatni sparring. Ustalimy jeszcze przed tym skład. Danka Szewlochina. I to jest drużyna Wergen, czyli Austria. Przez Austrii. Tutaj remisujemy, czyli porażka wygrana i remis przed sezonem. Kolejna kontuzja Magiery. Oj. Transfery jakiegoś obrońcy by się przydało kupić. Nie. To musi być maksymalna wartość i minimalna wartość. Biorę taniego zawodnika, bym potrzebował. Na razie wszystko drogie. Kogo by tu kupić? No, ten nawet jest tani, ale nie za bardzo z umiejętnościami jego. Rodzicki, ale też stary facet. O, jest Holender. W miarę młody. Powinien zgodzić się przejść do górnika. Teraz zagram mecz ligowy ze Śląskiem na otwarcie tego wspaniałego sezonu. Mam dwóch kontuzjowanych. Z linii obrony, tego muszę kupić jakiegoś obrońcę niezwykle dobrego. Tak jak powiedziałem, będę grał
Pokazywał wam skróty. Także czekajcie na efekty bramkowe. Mamy rzut rożny w 15 minucie. Dośrodkowanie maka. Uderzenie, nie ma nic. Bębenek! Bębenek przyblokowany! Bębenek! I tu mamy groźny faul piłkarza Śląska. Jadłowiec trzymuje żółtą kartkę tuż przed polem karnym. W ten sposób fauluje mojego zawodnika. Jest 20 metrów, rzut wolny. Będę próbować uderzać tak. Klęczarcy. Oj, obok poprzeczki strzelił. Niestety. Niestety tracę bramkę w 31 minucie. Rajd, szczera wola. Jak do tego doszło? Zaraz będzie replay. Śląsk robi kontratak. Tutaj podanie. Jest uderzenie. Bramkarz nie łapie piłki. Piłka odbija się od słupka. No i dobija ją właśnie Rajcz. W tym momencie dosyć pechowo przegrywam na razie to spotkanie. No i niestety druga bramka. Kazimierczak. Zaskoczenia uderza po tym tutaj niefasobliwym wybiciu obrońców. I Leczejkowski nie złapał tej piłki. I kolejna bramka Rajcza w 40 minucie. Bramkarz tym razem nie wykazał swoich umiejętności. Tutaj zostaje łatwo pokonany i tracimy trzeciego gola, więc Śląsk prowadzi już 3-0. Teraz zrobię jakieś zmiany w przerwie. I składu, i formacji. Dam za Biedronkę zejdzie. Mówię, ma żółtą kartkę, a w obronie trzeba jednak trochę ostro zagrać. Czteroma napastnikami spróbuję teraz zagrać. Mówię, trzeba to zrobić. I kolejna bramka dla Śląska. Cetnarski w tym momencie strzela bramkę. Robi się już z tego wielki pogrom. Górnik się otworzył i kolejna sytuacja i kolejny gol. No i sędzia kończy to spotkanie porażką 4-0 dla Górnika. Fatalne rozpoczęcie tego sezonu. Ale to jest pierwszy mecz. Możemy oferować kontrakt zawodnikowi. Także powinien się zgodzić na tą płacę, oby. Wtedy będzie bardzo dobry transfer. No i mamy zawodnika na środek obrony. Z Holandii. Możemy teraz go wstać do składu. Za Gonzalczyka. Stępiński za Bambruskiego wejdzie. Przybeckiego by musiał za Bębenka tak przestawić. Jerymaniaka wystawię za Tielkowskiego. To jeszcze tak byś jakiś obrońca i bramkarz by się przydał do kupienia. Prawy obrońca.
Oliver Kirsch z Borussii, ale za stary jest. Kogo my to możemy jeszcze kupić? O, nawet ten Thomas Bergman, ciekawy zawodnik. Broś ile? A Broś to tam nie jest, co Brozia. Niestety wszystko w takich samych przedziałach finansowych, więc obojętnie go kupię. No to samo wyjdzie. Tylko muszę trafić z dobrym zawodnikiem. Wydaje się, że to Niemiec chyba był najlepszy. Dobrze. To będę musiał chyba się cofnąć. O, jest modelski, ale nie za drogi. No, aż tyle kasy, jeszcze muszę bramkarza kupić. To kupię tego od Jana Galego. Jeszcze by się musiał bramkarz przytrafić, też dobry. Robert Olejnik. Co to za jeden? Jest to Polak. Peterburg. Zobaczymy. Kupimy go. W miarę facet ma wiek i dobrą siłę. Okej. Okay. To następny mecz. Gramy teraz na wyjeździe z Koroną. Całe szczęście FIFA 14 będzie już normalna liga, czyli stroje i nazwy oficjalne. Po 2 latach się to przynajmniej to zmieniło. Co do 13. Niesamowita okazja Kosackiego, ale fatalnie tutaj uderzył. Niestety nie ma bramki dla Górnika. No i sędzia kończy pierwszą połowę bez bramek, Korona bez większych szans. Jedynie Górnik atakował, że zaczynamy drugą połowę. Żółta kartka dla Norwega, Pekwalta. Za to ten faul, spóźniony ślizg. No i zmiana w Koronie. Jaurus wchodzi za Madena. Rzut rożny na Górnika. Mak. Dośrodkowanie. Spójniony. Przybeski. Mocny strzał. Bramkarz broni.
Kolejne środkowanie, znowu główka. Ojojoj, bramkarz tam interweniował, ale jednak obrońca wybija. Biornik przycisnął. Teraz koronę. Ale na razie nie ma bramek. Kolejna żółta kartka, tym razem Dunk otrzymuje za ten faul. I rzut wolny na korony. I niestety, bramka Lisowskiego, właśnie z tego rzutu wolnego. W 54 minucie. Piłka jeszcze skozłowała, tutaj obrońca się nie pochwalił, nie wykazał się tą akcją. Korona niestety znowu już ucięła nosa Górnikowi. I kolejny rzut wolny. Górnika, Rymaniak, żółta kartka. Korona będzie teraz uderzać. Rzutu wolnego, strzał, ale na wiwat. I mamy remis w 90 minucie. Fantastycznie dobija piłkę Mateusz Mak z najbliższej odległości. Górnik remisuje to spotkanie na ileś tam sekund przed końcem. A sędzia znowu kartkuje. No nie, no on się dzisiaj uciął. Tych zawodników no, trzeba uważać, bo tu jeszcze Korona atakuje. Kurde mole, niebezpieczna sytuacja była. Ale sędzia zakończył to spotkanie. No, były jeszcze tutaj właśnie takie okazje, żeby to wszystko doprowadzić na korzyść. Gdyby szkoda tej sytuacji naprawdę. Jeden, jedyny taki rzut wolny i cały czas Górnik przeważał. Trochę szczęścia miał bramkarz, ale ten mecz przynajmniej zremisowany. Kontuzja jeszcze Dunka. Musimy zwiększyć ofertę transferową dla zawodnika Sportivo. Tak samo jest z bramkarzem Olejnikiem. Dobrze, następny mecz to będzie eliminacja Euroligi, ale to będzie już następny odcinku, także piszcie w komentarzach swoje opinie na temat tego odcinka, z nowej formy nagrywania tych odcinków, bowiem to bo moim zdaniem jest trochę lepsze. Będzie bardziej ciekawszy i szybsza forma niż 40-minutowe odcinki. Już tyle tego nagrałem, komentarze meczowe, że to już idzie naprawdę zdeknąć słania tego. Co tydzień trzy odcinki takie. Także to będzie być lepiej i szybciej. Tylko ja tak samo chcę wszystko pokończyć przed 14, jeszcze mam 2 tygodnie, także bo tak zrobię, że w przyszłym tygodniu już będzie ostatni odcinek właśnie z Kali Górnikiem Zabrze. Tak chcę to zrobić, to trochę przyspieszyć ten sezon. Także nadajcie następny odcinek. Na razie, cześć.